Witajcie, to Majerce, kolejny unboxing. Tym razem rozpakujemy sobie Rustlera w wersji szczotkowej. Szybki czek pudełka. Widzimy, że oczywiście jak zwykle wersja ready to run, czyli gotowa do jazdy. Spodziewajmy się zatem aparatury, spodziewajmy się zatem jakiegoś pakietu NIMH oraz ładowarki. Fajnie, że teraz już standardem stają się ładowarki szybkie, także około 45 minut ładowania i jesteśmy gotowi do zabawy. Sprzęcik oczywiście nie jest nowością na rynku. Jest od wielu, wielu lat. Został poddany szeregu modyfikacji. Natomiast jeżeli chodzi o bazę, ona pozostała gdzieś tam niezmieniona. W tej chwili sprzęt jest wodoodporny, a prędkości, jakie mamy osiągać, to rzędu 55 km na godzinę w plusie. To zakładam przy akcesoryjnej zębatce, którą zapewne znajdziemy w pudełku. Ok, zobaczmy zatem, co kryje wnętrze owego pudła. No i mamy rozpakowany sprzęcik. Akurat ten był już, przyznam, przeze mnie jeden raz jeżdżony. Śladów użytkowania prawie że nie ma, natomiast troszeczkę jednak gdzieś tam poskakaliśmy, także jakby się dobrze przyjrzeć, to z przodu coś tam zobaczymy. Zobaczymy też jakąś tam niewielką ryskę tutaj na dachu czy na tej tylnej lotce, ale mniejsza o to. Skupmy się na tym, co dostajemy na początek w zestawie. Oczywiście aparatura jak zwykle 2,4 GHz, jak zwykle nie będzie tutaj baterii do niej załączonych, to trzeba będzie sobie kupić. Pakiet 8,4 V NIMH pozwalający na jazdę prosto z pudła 3000 mAh, na początek wystarczający, oraz zestaw różnych gadżetów, części zamiennych. Ładowarka, możemy zerknąć sobie dokładnie, co tam mamy. Tu widzimy, że mamy akcesoryjną zębatkę. One są z tworzywa, obydwie, zębatkę atakującą oraz odbiorczą. Mamy zestaw podstawowych kluczy, trochę jakichś części zamiennych, a potem już tylko wspomniana ładowarka, instrukcje i inne papiery. Przejdźmy do samego sprzętu. No, wygląda bardzo fajnie. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych, lepiej wyglądających sprzętów, które ja osobiście miałem okazję rozpakowywać. Zrobił na mnie bardzo fajne wrażenie i aż chciało się go wziąć na małą przejażdżkę. Spójrzmy na niego sobie kilku perspektyw. Liczne przetłoczenia, imitacja wlotów na dachu. Akurat w tym kolorze czarnym, widziałem go jeszcze też na żywo w kolorze czerwonym, robi bardzo fajne wrażenie. Stadium trakt w skali 1 do 10, czyli charakteryzuje się tym, że ma między innymi duży rozstaw kół, bardzo uniwersalne zastosowanie, dobrze jeździ się nim i po szutrze, i po asfalcie, i bardzo fajnie skacze się tymi modelami. Zobaczmy jeszcze na niego z tyłu. I zanim zdejmiemy mu budę, to sprawdzimy, czy opony, tak, opony są przyklejone. W tym wypadku gumy są takiej średniej twardości, przednie wydają się bardziej miękkie. No, po takie uniwersalne zestawienie, a zawieszenie mogę powiedzieć, że naprawdę jest bardzo fajnie zestawione, zestrojone, ponieważ, tak jak wspomniałem, już gdzieś tam jakąś jazdę ten konkretny sprzęcik odbył. Ok, zobaczmy, co tam mamy pod spodem. Jeżeli ktoś
już do czynienia miał z modelami Traxxasa, to wszystko to, co tu się znajduje, będzie mu bardzo znajome. Począwszy od konstrukcji, poprzez kolor tworzyw, które tu są zastosowane, elektronika XL5, silnik szczotkowy, tytan, wodoszczelne pudło na odbiornik. Tutaj oczywiście miejsce na pakiet, dosyć dobry dostęp do tego pakietu, centralnie umieszczony. Amortyzatory plastikowe, bez możliwości jakiejś tam regulacji. Natomiast całkiem dobrze, jak na razie sprawdzające się, aczkolwiek jeszcze jakichś wielkich lotów w nim nie robiłem, tak żeby miały okazję na przykład wyskoczyć sobie, czy żeby coś tam miało się z nimi innego wydarzyć. Jak na taki sprzęcik, prześwit jest dosyć duży. Rustler jest często poddawany wielu modyfikacjom. Jest uważany za taki sprzęt dobry właśnie dla basherów, do skoków oraz wersji VXL, czyli bezszczotkowej, do osiągania bardzo dużych prędkości. No już nie jeden filmik widziałem, gdzie po określonych przeróbkach ten sprzęt rozwijał prędkości do 160 km na godzinę, ale oczywiście nie mówimy tutaj o seryjnych parametrach, tylko wysoce zmodyfikowanych sprzętach. Natomiast on już w wersji VXL osiąga bardzo imponujące prędkości. I standardowo już zobaczmy, jak prezentuje się Rustler w porównaniu do innych sprzętów. Tutaj akurat mamy Bandytę, czyli buggy z napędem na dwa koła w skali 1 do 10. Rustler jest od niego w każdym wymiarze większy. Aby się o tym przekonać, zerknijmy na te dwa sprzęty z innej perspektywy. Widok z przodu. Widok z boku. Zobaczcie, o ile różnią się koła wielkością. I widok z tyłu. I zestawienie ze slashem w skali 1 do 10. Tutaj już widać, że slash jako short course wyraźnie większy od Rustlera. I ostatnie już porównanie, żeby nie przynudzać. Mamy obok siebie Rustlera oraz Stampida. Dziękuję za uwagę. To był mój unboxing i szybkie porównanie do innych sprzętów, jeżeli chodzi o gabaryty Traxxasa Rustlera. Tego akurat w wersji szczotkowej.
Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego sprzętu, to wiecie już coś więcej. Pozdrawiam i zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama. Zapraszam do subskrybowania kanału, bo filmików nie tylko z unboxingami, ale i z testami coraz więcej i będzie ich przybywało. Pozdrawiam, Tomajerce.